Și m-am uitat. ...330 km OS-u. Takie OS-y lubię. Trochę dzisiaj był kłopot, bo złapałem bardzo szybko kapcia i to niestety akurat w tak pechowy sposób, że nie dało się go naprawić na odcinku. I prawie 300 km, myślę 270-280 km jechałem na kapciu z lewej strony, z tyłu. Musiałem bardzo uważać, żeby nie uszkodzić tej opony jeszcze bardziej, bo ona wtedy, jak nie ma powietrza, ma tendencję do tego, żeby się przycinać o felgę, a jak się przytnie w kilku miejscach na kamieniach, to może się po prostu porwać. Jak się porwie, to jest kompletne nieszczęście, więc musiałem też w wielu miejscach dostosowywać tempo jazdy do zachowania w całości tej opony. Niestety pechowo o tyle, że przycięta o felgę od wewnętrznej strony zwykle nie daje się naprawić. W czterech albo pięciu miejscach na trasie nie mogłem złapać waypointów, to są takie wirtualne punkty nawigacyjne. Moim zdaniem satelita był przesunięty, te punkty były przesunięte w stosunku do roadbooka, były nieprecyzyjne o 200, 300, 400 metrów, ale w trudnym terenie to jest duże wymaganie, żeby je złapać, więc musiałem trochę krążyć.